Nieśmiertelniki. Te niepozorne kawałki metalu są świadectwem czasu, gdy narastająca na poziomie języka nienawiść do innych ludzi przeistoczyła się w czyny, dyskryminację, a później zagładę milionów istnień. W Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych zajmujemy się szczególną grupą ofiar obu dwudziestowiecznych systemów totalitarnych, żołnierzami skazanymi na lata izolacji w obozach jenieckich. Wielu z nich z powodu głodu, chorób i terroru nie doczekała końca tej niewoli. Dbamy także o pamięć o ludności cywilnej, która w wyniku wymuszonych wojnami migracji była w tym miejscu czasowo przetrzymywana. Wśród setek tysięcy jeńców, którzy przeszli przez obozy Lambsdorff, była grupa blisko 6 tysięcy powstańców warszawskich. Po 63 dniach walki trafili do miejsca, w którym narażeni byli na głód, plagę, wszy, stłoczenie i zimno, ale też w którym nie musieli nieustannie drżeć przed bombami i ostrzałem. Przez lata powstańcy wracali do Łambinowic, by uczestniczyć w jesiennych uroczystościach upamiętniających ich jeniecką odyseję i spotykać się z młodymi ludźmi. W działalności edukacyjnej muzeum stawiamy na zaangażowane, wnikliwe doświadczanie przeszłości. Naszym zadaniem jest opowiadanie historii, dla których brakuje miejsca w szkolnych podręcznikach oraz inspirowanie do samodzielnego wyciągania wniosków. Staramy się łączyć wiedzę historyczną ze współczesnymi wyzwaniami, dlatego wymyśliliśmy projekt Wojna, niewola i potyczki na słowa. Wydarzenia związane z niewolą powstańców warszawskich posłużyły w nim jako punkt wyjścia do doskonalenia sztuki mądrej rozmowy. Wartość rzeczowej dyskusji jest ponadczasowa. To dzięki niej można rozbroić trudne problemy, zanim staną się one powodem konfliktów. Rozmawiania nie sposób nauczyć się bez rozmawiania, więc zdecydowaliśmy, że w ramach projektu przeprowadzimy turniej debat oksfordzkich. Debaty to jest pewne narzędzie i edukacyjne, ale przede wszystkim coś, co zupełnie na co dzień zmienia twój punkt widzenia na tak naprawdę na wszystkie sprawy, twój punkt rozumienia tego, co do ciebie inni mówią, to w jaki sposób ty innym argumentujesz swoje racje. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna umiejętność w życiu, którą jakby każdy z nas posiadał, to po prostu świat byłby lepszy. W kontekście wydaje mi się też rozumienia tego, co przekazują nam czasami media, to co czytamy czasami na różnych portalach społecznościowych, to co słyszymy od różnych osób, żeby być w stanie zweryfikować tak naprawdę to, ile faktycznie tych treści jest wartościowe. Do Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach zaprosiliśmy młodzież z 4 szkół. Program każdej wizyty obejmował zwiedzanie muzeum i terenów pobozowych oraz warsztaty, podczas których wspólnie mierzyliśmy się z tak trudnymi tematami, jak udział dzieci w Powstaniu Warszawskim. Przyjechała tutaj ze mną klasa humanistyczna, czyli klasa, która ma historię rozszerzoną, więc wśród uczniów są osoby mocno zainteresowane historią. Historia obozów jenieckich nie jest im znana, także to jest dla nich nowość. Zaobserwowałem podczas warsztatów, także podczas oglądania filmu, podczas wizyty na cmentarzu, na nekropolii. No, wywarło to na moich uczniach duże wrażenie. To, co tutaj usłyszeli, to, co tutaj zobaczyli, są mocno zaangażowani. Podczas wystaw zadawali pytania, robili też zdjęcia, notatki. Projekt, który jest realizowany tutaj, w którym możemy wziąć udział, jest jednym chyba z nielicznych przedsięwzięć w tym zakresie. To też jest taka żywa historia, lekcja żywej historii. Muszę przyznać, że jest to wstrząsające. Raz w życiu, bardzo dawno temu, byłem w obozie śmierci i te mury, to całe miejsce tchnie taką grozą. Aż strach pomyśleć, że tak stosunkowo niedawno człowiek robił takie okropne rzeczy człowiekowi, że tak wiele nieszczęścia widziała ta ziemia. Te mury już podupadłe mają w sobie tak wiele cierpień, które tutaj osadzeni jeńcy wojenni no niestety musieli przejść. Też przypominam sobie historię mojej rodziny, w których byli kombatanci II wojny światowej. Niektórzy spędzali w obozach jenieckich nawet po 4 lata. I to było straszna rzecz, o której pamiętali i ich dzieci pamiętały do końca życia. Ta trauma
myślę, przesiąka nie tylko jedno pokolenie, ale każde kolejne wniesie w sobie jakąś cząstkę ich cierpienia. I nasz naród jest, w ogóle narody Europy są przesiąknięte tą taką grozą tej wojny, tego, co się stało. Dla wyłonionych przez szkołę drużyn turniejowych zorganizowaliśmy szkolenie wprowadzające w tajniki oratorskiego warsztatu. Pomogli nam w tym eksperci z Fundacji Polska Debatuje. Przygotowania do debat kontynuowaliśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Kulminacyjnym punktem wizyty było spotkanie z Wandą Traczok-Stawską, powstańcem warszawskim i jeńcem obozu Lambsdorff. Siła jej osobistej opowieści o walce i niewoli zahipnotyzowała licealistów. Tymczasem najmłodsi uczestnicy projektu, dzieci z publicznego przedszkola w Łambinowicach, próbowały dotrzeć na Wyspę Króla Maciusia I. Prowadziła je tam Zuzanna Nierenberg, autorka warsztatów o sprawach trudnych, ale ważnych, dramacie wojny, skutkach przemocy, naruszaniu praw dziecka. W projekcie przewidziano jeszcze jedno wyzwanie dla młodych adeptów debatowania – realizację sondy ulicznej. Dzięki krótkim rozmowom z przechodniami drużyny mogły zyskać dodatkowe argumenty w dyskusji i porównać wiedzę historyczną z potocznymi przekonaniami. Pierwsze turniejowe konfrontacje przyniosły moc emocji. Po części od tego, jak udało się nad nimi zapanować, zależało powodzenie w debatach kwalifikacyjnych. Jury wysoko punktowało logikę przemówień, swobodę w operowaniu faktami oraz wykorzystanie regulaminowych narzędzi debaty, co oznacza, że niekiedy trafnie zadane pytanie było więcej warte niż rozbudowana wypowiedź. Nie ma gorszej rzeczy dla żołnierza niż kapitulacja. Wtedy, kiedy zginęło tylu przyjaciół, człowiek czuje się nie w porządku wobec nich. Powinnością polskich żołnierzy podczas II wojny światowej było uniknięcie niewoli za wszelką cenę. Tak brzmiała teza debaty finałowej, w której naprzeciwko siebie stanęli uczniowie z liceum w Kluczborku i katolickiego liceum z Opola. Teza niełatwa, budząca pytania o żołnierski etos i granice oporu wobec agresora. To, jak sobie z nią poradzono, oceniali oprócz jury opolscy studenci oraz seniorzy z Łambinowic, przyznając nagrodę specjalną najlepszemu mówcy. Debata była ciekawa, ale ja już byłem świadkiem trzech debat, dwóch półfinałowych, jednej finałowej. Fajne argumenty były podnoszone i myślę, że trzeba robić tego więcej, bo co by to było, gdyby tych debat było na przykład jeszcze 10? To byśmy mieli znakomitych debatujących za kilka tygodni. Myślę, że to, co było najważniejsze w tej debacie, to obserwowanie, w jaki sposób tak naprawdę uczestnicy rozwinęli się od ich pierwszych debat. Wydaje mi się, że w tej debacie byli po pierwsze najlepiej przygotowani merytorycznie, ale po drugie widać było, że ich umiejętności stricte debatanckie dużo się polepszyły i wszystkie argumenty były bardziej klarowne, jasne i sensowne niż z tych debat, które były na początku. I wydaje mi się, że to jest tak naprawdę największy sukces tej debaty, która się do dzisiaj wydarzyła. Bardzo lubię debatować, szczególnie na tematy historyczne, żeby przedstawić się w dobrym świetle podczas takiej debaty. Trzeba na pewno bardzo zrobić dobre przygotowanie do tego. Trzeba przejrzeć wiele źródeł i bardzo dużo przeczytać. Mi się bardzo to podoba, kiedy mogę również porozmawiać o takiej naszej wspaniałej historii z osobami, które też przejawiają takie same pasje jak ja. Poznałam wielu nowych, ciekawych ludzi i mam nadzieję, że będę miała z nimi kontakt już nawet po tych debatach. Patrząc na historię, będę wiedziała dużo więcej i też wyciągnę wnioski. To było takie fajne, że bardziej uczyłem się takich rzeczy, które nie są tylko teorią, a bardziej tym, jak ludzie w tamtych czasach coś odczuwali, nie suche fakty, a bardziej wieloaspektowy. O wiele lepiej mi się poznaje rzeczy, jak o nich słucham albo jakie widzę, niż jak o nich czytam, więc było to na pewno takie doświadczenie namacalne. I biorąc udział w całym projekcie historycznym, dowiedziałam się wielu nowych, niesamowitych rzeczy. Dużo dowiedziałam się nowych informacji na temat jeńców wojennych, na temat życia cywili podczas II wojny światowej, podczas Powstania Warszawskiego, jak wyglądało ich życie podczas Powstania Warszawskiego. Na pewno cały projekt dał nam niesamowite poczucie jedności,
i zjednoczenie jako grupa. Musieliśmy razem układać nasze wszystkie wystąpienia, nasze wypowiedzi. Przygotowywaliśmy się razem wiele godzin, czasami zostawaliśmy po lekcjach, spotykaliśmy się nawet na takiej platformie Teams, gdzie mieliśmy kiedyś zdane lekcje i spotykaliśmy się tam również w soboty, w niedzielę, więc myślę, że było to niesamowite przeżycie takie społeczne i informacyjne dla mnie. Była to wspaniała okazja do tego, aby uczniowie mogli poznać i rozwinąć swoją wiedzę historyczną, zwłaszcza na temat jeniectwa i na temat II wojny światowej.